Warsztaty archeologiczne organizowane przez Suwalskie Muzeum Okręgowe mają już wieloletnią tradycję. Prowadzący je specjaliści na tyle zdołali zainteresować uczestników archeologią, że niektórzy połknęli bakcyla na dobre. Wcześniej w ogóle funkcjonował taki klub archeologiczny dla młodzieży ze szkół średnich. I parę osób tak skończyło archeologię i jest archeologiem. Może nie wszyscy są archeologami, bo rzeczywiście jeżeli chodzi o samą pracę, podjęcie pracy w zawodzie, jak z wieloma jest trudno znaleźć. Ale tak, bardzo, bardzo spora część tych osób skończyła archeologię. W miniony piątek odbyła się kolejna edycja Europejskich Dni Archeologii, podczas której nasi muzealnicy umożliwili dzieciom i młodzieży zmierzenie się z codziennością poszukiwania śladów dawnych kultur i codziennego życia, jakie wiedli ludzie przed setkami lat. Najfajniejszym jakby odbiorcą takich zajęć konkretnie są dzieciaki z 4-5 klasy, czyli z przedziału wiekowego 10-14 no, do 12 lat. 14 tak jak dzisiaj miałam 8 klasę. Na pewno dzieci biorą fajnie udział w tych zajęciach praktycznych z zaciekawieniem, uwielbiają poszukiwania. To rzeczywiście jest ten etap, że rzeczywiście są zaangażowane i zaciekawione. Już zaczynają się problemy z opracowaniem już naukowym, czyli z opisowym, trudniejszym dla samego naukowca, dla samego archeologa. Zaciekawienie jest. Każde spotkanie zaczyna się od ustalenia, kim jest archeolog, czym się zajmuje i czy jest to profesja ciekawa i potrzebna. Już po kilku minutach dzieciaki odkrywają, że każdy archeolog ma w sobie coś z detektywa. Później przechodzimy do części praktycznej, czyli tutaj na zewnątrz muzeum mamy przygotowane dwa wykopy, mini wykopy, w których są schowane, zakopane zabytki, nowożytne, podkreślam, współczesne przedmioty, które dzieciaki wykopują, oczyszczają, przynosimy to do muzeum i opracowujemy taką kartę zabytku archeologiczną na wzór prawdziwej karty katalogu, którą każdy zabytek w muzeum posiada. Opisujemy, mierzymy i taką kartę dzieciaki ze sobą już później zabierają. Także mają możliwość sprawdzenia, że jest to nie tylko frajda i zabawa odnośnie wykopalisk poszukiwania, ale też wiąże się z mozolną, trudną pracą, często żmudną, także takie zdarzenie dwóch części naszej pracy codziennej. Pani Renata, która od lat prowadzi zajęcia z uczniami lokalnych szkół, wcale się nie dziwi, że najbardziej kręci dzieciaki część poszukiwawcza, bowiem sama jako bardzo już doświadczony archeolog do tej części pracy podchodzi z największym entuzjazmem. Ja sama archeolog, uwielbiam wykopaliska, uwielbiam pracę w terenie. Później niestety przychodzi ten czas, że trzeba, nie możemy tych zabytków odłożyć na półkę, zostawić ich samym sobie, tylko trzeba je opracować i sprzedać społeczności, żeby rzeczywiście to czemuś służyło, żeby dodać cegiełkę wiedzy na temat pradziejów dla wszystkich. W pracy badawczo-opisowej przydają się, ku zaskoczeniu wielu uczniów, uzdolnienia plastyczne, bowiem znalezione artefakty każdy archeolog zazwyczaj szkicuje i umieszcza w dokumentacji. Same zabytki po precyzyjnym i ostrożnym oczyszczeniu, zbadaniu i konserwacji trafiają do muzealnych gablot i stanowią źródło bezcennej wiedzy o przeszłości. Tak właśnie dzieje się choćby z artefaktami znalezionymi w podsuwalskim Krukówku, gdzie pod warstwą gruntu w lesie znalezione zostały niezwykłe przedmioty, które pozwoliły bardzo znacząco poszerzyć wiedzę o szeroko pojętej kulturze żyjących na Suwalszczyźnie plemion jaćwieskich.